Tak, moi drodzy, punktualnie, godzina 22:30, bo jak zapytał tutaj zaraz chwila, moment, zapytał tutaj Daniel na czacie, czy będziemy czekali na wynik, na rozstrzygnięcie w spotkaniu e, Pogoni Szczecin z Jagiellonią Byłystok, czy zaczynamy o czasie? Otóż zaczynamy o czasie. E, odbyło się szybkie głosowanie z panem Wojtkiem. Było nas dwóch do głosowania i było pytanie: Kowal, czekamy na dogrywkę i karne, czy startujemy? I obaj przegłosowaliśmy za tym, że startujemy. A dlaczego, panie Wojtku, startujemy? Co pan sądzi o dogrywkach? Bo wygraliśmy 2 do 0 i nie może być dogrywki wtedy. Prosto w głosowaniu, tak? Było 2 do 0. A, no nie. No, ale nie, no, dobrze, no <głosowa> to o ty teraz już mówisz? O głosowaniu. <głosowa po... Dlatego, o... <głosowa Dlatego siadamy tutaj, bo 2 do 0 było głosowanie, tak? Tak, ale dlaczego? No się rękę. Wyobraź sobie, jakbyś ty zagłosował, że, że czekamy, a ja, że nie czekamy, to byłoby 1-1. Nie, nie, to nie byłaby dogrywka. A dlaczego nie uważasz, że dogrywki są potrzebne w rozgrywkach pucharowych? Hmm, uważam, że ja jestem przeciwnikiem już dogrywek. Ze względu tak, po pierwsze na sezony przeciągające się. Na hmm. największych trenerów Guardiola, Ancelotti i wielu, wielu innych klop, na przemęczenie zawodników, samych zawodników w tych zespołach. I dajmy na to, uważam, że jak się trafi jedna dogrywka na dziesięć obejrzanych, dobra, mm -hmm. to jest cud. No, no ja wiem, to. ja, no, ja Anglii, wiem. Anglii. No, ta, ta angielska, ta United Liverpool była dobrą dogrywką, nie? To, był, to było coś. No nie, no, bo, no możemy powiedzieć, no fantastyczna dogrywka była w finale Mistrzostw Świata, Argentyna, no. Francja. No tak, ale wiesz, ale później jeszcze masz kilka innych. I na przykład ostatnio też prowadziliśmy tu program z Michałem Polem Atletico Inter i ona już nie była taka dobra. No, no jest też. To jest, wiesz, to, 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 to już jest. Kwe, i, I wiele, wiele innych raczej tam już zawodnicy, tu końcówka meczu Jagieloni, znaczy pogoni z Jagielonią, bo w Szczecinie grają, wyglądała tak, że no dobra, to już nie wyglądało tak jak cały mecz. No, tak? Tak. Już, już myślimy, co w dogrywce. No, widzimy tutaj sobie na dole. Tak, mamy, 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 ewentualnie oglądamy. Może się okazać, że ta dogrywka też nie przysporzy e e emocji. To jest za duży. A za to dużo, to sobie obejrzymy z... razem karne, tutaj razem z Wami. Tak, razem ale to jest za dużo. Stra... W przypadku tego spotkania jest za dużo do bo tutaj wiesz, no, rywal z pierwszej ligi w finale i teraz, no właśnie, ryzykować, atakować. Nikt nam z kibiców nie zarzuci, jak przegramy na karne. Już tak, tak no, już A w, dokresie, fizyka, w te, nie będzie ale, no, To mogli to. się doprowadzić do karnych, ale ogólnie chyba mi się wydaje, że mm, Puchar Francji mm, to jest ta moja ulubiona mm, zawsze <ścoughs> rzecz, którą powtarzam od, od, nie wiem czy to w poprzednim sezonie, ale na pewno w poprzednim było tak i teraz jest. I muszę ci powiedzieć, że mnie, mnie zaskoczyło, ja o tym nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem, że przy, dogrywce, ja byłem... że, że przy remisie w Pucharze Francji po 90 minutach są od razu karne. Ja pamiętam, w zeszłym sezonie jakaś drużyna z czołówki grała z jakimś... No to, to Paris Saint-Germain z nicę. Ale nie, ale, ale, ale nie to... mówię, w zeszłym sezonie, mhm. w czwartej lidze. I tak mówię, no dobra, zremisowali, bo grali na wyjeździe i z jakimś tam słabym uszem, no i tak... A w dogrywce ich I mówię tak, ale patrzę, <laughs> za chwilę mi z Koniec, awansowali. Jak to awansowali? W to, pięć to, to, minut dogrywka? Patrzę, nie ma dogrywki! I wtedy dopiero zobaczyłem, a faktycznie. Następną rundę patrzę, nie ma dogrywek. Nie ma dogrywek, nie ma dogrywek. Szuty Tak, ale to jest i mi się wydaje, że to jest bardzo dobry i świetny pomysł, by, by ewentualnie eliminować, bo niektórzy mówią, no tak, ja, ja rozumiem czasami, bo ktoś powie, no tak, ale pierwsze rundy, jak dajmy na to, ekstraklasowicz jedzie do czwartoligowca, i tam wtedy. Ta dogrywka, no tak, ale też wiesz, no, Oni więcej meczu zobaczą, kibice, gospodarze, 120 minut. No tak, ale z drugiej strony ich drużyna musi jeszcze to więcej 30 pobiegać, a ekstraklasowicz jest do tego przygotowana a oni niekoniecznie. Ale to już no, pomijam. Po prostu wiemy o tym, że jedna na 10 dogrywek się zdaje, zdarza nie, dobra, nawet świetna, a później. No, i tak będziemy czekali. Mi się wydaje w tym meczu też będziemy czekali na kardę. No, Chyba będziemy... że jakiś stały fragment gry coś takiego. Zobaczymy. No. Na razie mamy jeden do jednego w meczu Pogoń Szczecin, jagiellonia białystok Dzisiaj jest w ogóle taki wieczór pucharowy, bo za sekundką o spotkaniu Wisły Kraków i o tym, że drużyna z Krakowa. No, pierwszy raz od wielu, wielu lat osiągnęła jakiś naprawdę realny, realny sukces. Myślę, że od czasu ja wiem, gry w europejskich pucharach meczu z Twente to był 2011 rok, chyba takiego sukcesu Białej Gwiazdy. mieć. Nie mieliśmy. Ty, Patrz, bramka dla pogoni Szczecin. Wiedzieli, no. że jednak, ale po stałym Stały fragmencie. Fragment gry, no ale po stałym fragmencie. Nic innego się nie mogło wydarzyć. Wpadał tak. jednego dla pogoni, czyli pogoń drugi raz w tym meczu obejmuje e, prowadzenie i na razie narzuty karne się nie zapowiada. E, mamy dzisiaj drugi też półfinał Pucharu Niemiec. Bayer Leverkusen szybciutko załatwił sprawę, bo już w pierwszej połowie. Strzelił trzy gole Fortunie, teraz chyba Wirc dołożył czwartego gola, także tam jest sprawa rozstrzygnięta. 4-0 mecz się skończył, podpowiada mi tutaj Misiek, nasz wydawca. Paris Saint-Germain właśnie gra swój półfinał Pucharu Francji. Najpierw Kilian Mbappe karnego nie strzelił, ale skoro nie strzelił z karnego, to potem dołożył z gry i Paryż prowadzi z Rennes 1-0. Trwają też rozgrywki pucharu, słuchaj, Włoch i tam, e, no tylko, że we Włoszech to jest rozgrywane od półfinału jeszcze inaczej, bo jest mecz i rewanż. Także dzisiaj jest jedno spotkanie no z Atalantą. Tak w Hiszpanii też takie, jest, ale dzisiaj Hiszpania nie gra. 486 65 56, to jest numer telefonu, pod którym czekamy. Ulwestad, e, Frederik Ulwestad strzelił go dla Pogoni Szczecini. w tym momencie portowcy są bliżej Rozgrywek finałowych. A ja najpierw cię zapytam: słuchaj, bo to będzie twoje, to będzie twoje kowadło w cyklu, czy coś się z tego wykuje o Wisłę Kraków. Tak, ale jeszcze tylko ci dodam, Hiszpanie nie grają w półfinałów dzisiaj bo w ten weekend grają w finał. Oczywiście wiem, cały Bilbao. Oni jak przyspieszają w styczniu, także oni zdążyli już rozegrać wszystko. Oni już zdążyli wszystko rozegrać, łącznie tak. I też mają tylko dwa będzie i rewanż w półfinałach, ale finał jest w ten weekend oczywiście w Sewilli, bo to już jest tak wybrane na La tam gdzie graliśmy, ale to już jest finał, już nie ma kolejki ligowej i tak postanowili, że zaskakującym też składem, trzeba powiedzieć z bardzo zaskakującą no, Bilbao, majorka Bilbao, Powiedzmy, majorka, tak, powiedzmy Bilbao, sobie majorka. jasno, że ciężko będzie niektórych namówić do oglądania, ale ja sobie no, nie, no, że Ja żałuję, że Majorka wyeliminowała Sociedad, bo byłby pięknym finał rodem z kraju Basków, tak. no i wtedy była coś wspaniałego. No ale nie udało się. Mamy też niespodziankę poniekąd. Nikt by pewnie nie, o, nie oczekiwał tego przed rozpoczęciem rozgrywek Pucharu Polski. Wisła Kraków eliminowała po kolei. Zespoły najpierw ze swojej klasy rozgrywkowej, bo Lech Gdańsk, Polonie Warszawa, Stal Rzeszów, potem Widzewa i dzisiaj Piasta Gliwice strzelając pierwszego gola już w pierwszej e, minucie spotkania. To wyglądało trochę tak, Wojtek jakby w pierwszej połowie jakby jakby Wisła bardziej chciało jej się chcieć do tego finału awansować. To jest twoje kowadło w ogóle wybierzmy, to to jest wybór, wybór Wojtka na dziś. Tak, znaczy, no, kowadło, no to jest, jeżeli chodzi o Puchar Polski, to jest wielki sukces dla, dla Wisły Kraków, to, to nie ulega wątpliwości. Ona dzisiaj, ona dzisiaj tak naprawdę zagrała fantastyczny mecz przy fa fantastycznym dopingu. To jak, jak słychać było to, ten stadion, jak to niósł tych piłkarzy, odnosiłem wrażenie, nie zdając sobie z formy i dyspozycji, zawodników Piast Gliwice przez cały ten 2024 rok, no to... to... specjalnie cię to nie zaskoczyło, rozumiem, po tym co Piast gra? No nie, znaczy wiesz, nie zaskoczyło. Troszeczkę mówię tak, to jest mecz dla Wisły Kraków, taki dla zawodników, taki jeden z nielicznych. Oni ostatnio w weekend postanowili sobie przegrać z Chrobrem Głogów w pierwszej lidze i to byli drużyną zdecydowanie słabszą. Mhm pomimo prowadzenia, przegrali 3 do 1, to, to, to tak mówię, tak. No to teraz pewnie jak się sprężą na ten mecz, no widać było po stadionie, tak, mm -hmm. stadion żył. Mnie się wydaje tak, stadion jest, stadion jest ekstraklasowy, kibice są ekstraklasowi, drużyna nie dojeżdża do ekstraklasy, no ale wiemy jakie były tego porządki, tak. Wydawało się, że się utrzymają, ale spadli. Dobijają się już drugi sezon, nie wiadomo jak to wyjdzie, ale to właśnie. Stoisz teraz w tej chwili tak, jak Wisła, Kraków, stoi na, na takim etapie, końcówka sezonu, niecałe dwa miesiące do końca rozgrywek, albo dwa miesiące, i mówisz, no właśnie, finał na narodowym i walka o ten awans. Mhm. Czyli. No, tak naprawdę możesz mieć tak jak dla Wisły Kraków podwójną koronę no bo mm, no. w meczu finałowym nie jesteś nawet jako pierwszy ligowiec nie jesteś skazany na porażkę to jest neutralny teren nawet jak jesteś słabszy no ale możesz zagrać fantastyczny mecz tak jak dzisiaj z Piastem no i później jeszcze ten awans Mnie się wydawało by się wydawało ja życzę Wisły Kraków powrotu do ekstraklasy żeby się nie za długo tej pierwszej lidze nie męczyła no bo o tym, co ja dzisiaj zobaczyłem na stadionie Wisły, ten doping, zresztą wiadomo, że tam zawsze jest przy tym nowym stadionie mnóstwo kibiców, no to im się należy. Oczywiście, no troszeczkę mm, czasami braku, brakuje umiejętności, no, ale... Czasem, ale czasem tak. że no, jakby nie brakowało... Tak, im nie brakowało umiejętności, no, to by grać w Ekstraklasie, by nigdzie nie spadli. No, no. No. Ja zdaję sobie sprawę, no i pewnie w pierwszej lidze jest ciężej grać niż w samej Ekstraklasie, no bo dzisiaj... Tak naprawdę, no nie no, parę razy jak wyszli z kontrą i to, no, no to, nie no, trzeba było coś ewentualnie zamknąć, no, gdzieś zagrać dobrze, no, ale to jest no, te, no, właśnie... się gdzieś tam poplątały, to Tak, prawo. nie, poplątały, tylko... Ale, ale wiesz co Wojtek, ale to jest, ale to od jest tej pięćdziesiątej minuty... Tracą gola na 1-2. Piast strzela gola po stałym fragmencie, wychowane klegi, Mosur. Kapitany I od gol, tego też. momentu w zasadzie Wisła nie dopuściła tego Piasta Gliwice do jakiejś, jakiejś groźnej sytuacji. No tak, no. A wydawać by się mogło, że o, no to teraz mieli 2-0, szybko gola stracili, Gonga na początku drugiej połowy, posypią się. Jednak się nie posypali. Ale co, tak nie, 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 nie było zagrożenia. ze Nie, nie posypali się, ale mi się wydaje, że ten gol na mm, Mosura... No to powiedzmy sobie jasno, to jest pierwsza klasa, to też nie jest tak, że ja tam widziałem później w powtórkach tych obrońców patrzących się, co się stało, nic się nie stało, no w jak... bieg... Na, na bliższy hmm. Słupek pięknie. uderzył hmm. ekspres w bieg wyskoczył, dotnął głową wiesz, na, na wysokości. No przecież mosura tam chyba wbiegał z jakiegoś 15-16 metra. No, dobrze, ktoś powie mógł, mógł być pilnowany przez kogoś, tak? No tak no, to jest no, no, ale, w strefie, ale, a tutaj nabiegające. No tak, ale nagle jak ci wiesz, i wyskoczył i da nie trącił, no nie, no tutaj nie było, nie było szans. No to musiał nie wiem, jak ten, cały czas go. Ten musiałby ten kryjący Mosura indywidualnie gdzieś tam biec z nim, tak? Ale to, ale to do tego gola, to w ogóle mi się nie czepiał, żeby mieli obrońcy cokolwiek do zarzucenia, bo no bo nie ma, no wbiega ci facet i, w, i dośrodkowanie świetne, to no to wiesz, no, to tylko trąc, masz trącić piłkę i to zrobił m, Mosura. Nie, ale to widać było po, 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 po tej atmosferze, tak? Ich, ich. Ciekaw jestem właśnie, jak będzie wyglądała ta Wisła Kraków w weekend, bo co, to może też spowodować u tych piłkarzy nie, niekoniecznie coś takiego jak Taki kop do przodu. Wynik tak. Ale słuchaj, te emocje związane z meczem, ten wysiłek, ta gonitwa, żeby pojechać na Narodowy. Odłoży się. Jak to może spowodować, że nagle w Lidze będą mieli problem z wygrywaniem meczów, bo, no. bo, 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 bo coś takiego, i, i rozumiem, bo to jest jednak zespół, który ma dużo mniej umiejętności, z tego względu gra też w pierwszej Lidze, mm -hmm. tak? I tu, I tu zawsze gdzieś są to takie, taka sprężarka na ten. A dawaj, damy z bo to jest tylko jeden mecz. I zobaczymy, co się wydarzy. I oni dzisiaj dali z siebie takiego maksa, mi się wydaje, że weekend starać są punkty. No, to... Słuchaj, jest już ktoś z nami na linii, jak słyszeliśmy. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo ciekaw naprawdę i mam nadzieję, mamy jeszcze trochę czasu do tego. Kto by nie zagrał na Narodowym przeciwko Wiśle Kraków. Na razie bliżej jest cały czas Pogoń Szczecin. Ciągle jest 2-1 w meczu z liderem Ekstraklasy Jagiellonią. Jak wiemy, kibice Wisły nie jeżdżą na wyjazdy. Już przebąkuje się, nie wiem na ile to są informacje potwierdzone, że, że może być stadion, że kibice Wisły mogą zostać niewpuszczeni na, na Stadion Narodowy. Na finał Pucharu Polski. Nie wiem, jak miałaby na to zareagować druga grupa e, kibicowska. Czy miałaby się, żebyśmy nie, do, nie doprowadzili, żebyśmy nie wydali jakiegoś dziecka z kąpielą? Żeby się nie okazało nagle, że mamy ogólno kibicowski, ogólnonarodowy strajk e, kibiców. Ja bym chciał zobaczyć kibiców Wisły Kraków na e, tym normalnym kibicom Wisły. Należy się to, żeby pojechali na stadion, żeby obejrzeli swoją drużynę w meczu wygranym, w meczu przegranym, w jakimkolwiek meczu. I mam nadzieję, bo, bo, bo kibicowska to byłby fajny mecz. Wisła-Pogoń, czy Wisła-Jagiellonia, to, to, to by się fajnie oglądało. Mam nadzieję, że tam kibice Legii się gdzieś tam nie wmieszają, ale to już, tak, to już tak z drugiej strony. Jutro chłopaki w tylko sporcie, jutro prowadzi Michał Pol z Damianem Bombolem, obiecali się zająć tematem i, i, i wiem, że będą próbowali połączyć się może z Jarkiem Królewskim, może kim, z, kimś w, w, no właśnie z kimś, z kimś z władz Wisły-Kraków, jak oni zamierzają podejść do tematu, żeby ten stadion narodowy nie świecił pustkami? no Po prostu, żeby kibice byli na, na trybunach? Nie, no tutaj nie, 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 nie żartujmy. Było, był taki parę lat temu finał, gdzie kibiców, znaczy kibicosami sami nie weszli, tak? To nie, to wiem, było Lecha Poznań, czy Lechik? O Jezu, było tak, bo tam By... bo był jakiś kłopot na, 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 na bramkach, nie, nie tego. No, bo, I kibiców... Tak, tak, że tak. Że... Nie, nie, na, nie. To, no to, to w... ewentualnie, jeżeli nie chcecie, ktoś nie chce wpuścić kibiców Wisły Kraków na mecz wyjazdowy, to zróbcie ten finał w Krakowie, na stadionie Wisły, podzielcie stadion A. pół na pół, czy to będzie jak jelenia, czy to będzie pogoń, za chwileczkę się dowiemy, będzie wygodniej no, bo, bo, bo dla mnie to byłoby niezrozumiałe, to jest ogólnie, no to, no ale słuchaj, to nie jest mecz ligowy, to jest, no po, pierwsze, po pierwsze, tego nie, nie organizuje pierwsza liga, tak? no nie tylko związek piłki nożnej oczywiście rozgrywki Pucharu. pucharu. No to jeżeli PZPN się martwi o takie rzeczy że no, nie nie no to ułóż się to jest um, temat który nie to byłby szok jakby um, kibice Wisły Kraków nie mogli przyjechać na stadion narodowy <coughs> obejrzeć swojej drużyny w finale Pucharu Polski, będąc nie, nie, No Ja też tak uważam. Słuchajcie, odbierzmy telefon, ja jeszcze zaglądam na to, co się dzieje w Premier League. Arsenal wygrał z Luton 2 do 0, a Manchester City bardzo wysoko prowadzi z zespołem Aston Villa 4 do 1. hat Trika zaliczył Phil Foden. Patrzę, czy gra nasz kolega sympatyczny. Nie gra, oczywiście, Matikasz ma, ma, ma uraz, no bo to jest cały czas uraz związany z reprezentacją Polski. Ale to, 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 to tylko dodam: jak już o rodakach ostatnio się pisało. Kuba Moder w pierwszym składzie na Liverpool, to dzisiaj Brentford Brighton. Dostał okryski na koniec. No właśnie, tak jest. Tak Zagrał 5 minut, tak? Poczekaj, A przyszedł ktoś powiedział... w 86, tak? Za Weltmana. No to jak hmm. ktoś powie, że tam jeszcze do, jest doliczonym 7 czy 8, no to. <laughs> to Nasz mnie, drogi przyjacielu, jesteś z nami. Czy przyjaciółko, nie wiem kto jest, kto się do nas dodzwonił, do Kowalowego. Halo? Cześć, cześć, witam, cześć, Kuba. Cześć, cześć Kuba. Siema, Kuba. Skąd? Cześć. Z okolic Nowego Sącza. Z okolic A. Nowego Sącza. No tak, dobrze. tak. I tak, jestem kibicem Wisły i cieszę się bardzo, że oczywiście podejmiecie ten te temat, co właśnie e, Smoku powiedziałeś jutro. Także bardzo się cieszę. Mnie Bardzo bym chciał, bo planuję oczywiście, jak, no, jak się uda, to planuję wybrać mm -hmm. się na Warszawy. Przypominamy, 2 maja, Dzień Flagi, 2 maja, tradycyjnie finał Pucharu Polski na Narodowym. No, oby... Tak, tak. Planuję się Ja wybrać... też życzę, życzę kibicom Wisły, żeby po prostu mogli pojechać na, na stadion obejrzeć mecz. No. Bardzo się cieszę, Smuku, że podejmujecie ten temat, bo to jest bardzo, bardzo świetne. A ja mam takie inne dwa pytania. Co powiecie teraz że Jarkowi Królewskiemu? No jakby nie było, wyszło troszkę na niego. No jakby sztuczna inteligencja chyba wygrała, no bo hmm. Albert Rude nie wiadomo skąd, no robi coś takiego, że... No kto by się tego spodziewał przed rozpoczęciem tego, 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 tej, tej wiosny. No naprawdę, no ja jestem w szoku. No, no co panowie teraz powiedzą, no, czy, czy królewski jest teraz, że tak powiem, no, wychodzi, wychodzi na niego. Jeszcze takie drugie pytanie mam. Eee... Są, są takie plotki, nie wiem, czy, czy panowie już to słyszeli, że Boguś supiał coś tam, coś, co jakiś powrót się szykuje, czy, czy jest coś, panowie, coś więcej, żeby teraz też na postać sportcy właśnie pisze, że że coś Jarek rozmawiał z z, z Boguśiem. No, czy ten powrót byłby realny? Jak myślicie? To tyle, dzięki. Ja, ja, jeżeli chodzi o, o, o Jarka, to ja wystarczy, że przeczytałem na Twitterze, jak on chwalił młodzież z, z Chrobrego Głogów po poradce weekend. I ogólnie tak. Chrobrego Głogów. No właśnie, to jest, to jest ta kwestia, że dzisiaj jestem na was do finału, i to jest bardzo ważny mecz, bo to jest jeden mecz. No, ale zostało jeszcze kilka finałów w pierwszej lidze. Kolejny rok pozostania w pierwszej no, to lidze. One Baraże, bo wszystko no, zależy no, na to, no. że mamy trójmiejski awans Nie no. na, się na to. Tak, czyli już, nie już się zanosi na no, to, że już będzie się... lechia Zarką. Hmm. Czyli dzieci e... będą czekać jeszcze Baraże. Baraże, no właśnie, w zeszłym roku też miała. Hmm. <laughs> tu akurat jeszcze u siebie. To, to tak. wiemy doskonale, jak to się skończyło. Mi się wydaje, żeby później nie było płaczu. Tak? Ja, ja, ja to cały czas podkreślam, żeby nie było płaczu, bo ten zespół jest tak nieobliczalny, że potrafi zagrać fantastyczne mecze. Ale no właśnie, nie jest do końca na tym etapie jak Arka czy Lechia. Bo miałby... Co byś, a będąc kibicem Wisły Kraków. Gdybyś mógł tylko wybrać. Ja wiem, że to jest. Straszne pytanie, ale wybierasz wygranie Pucharu Polski, czy wygrywasz Puchar Polski, ale nie wchodzisz do ligi, czy wchodzisz do ligi, ale przegrywasz finał? Gdybym był kibicem Wisły Kraków, wracam do Ekstraklasy, klasy, i tak już sukces odniosłem. A przegram na karne w finale Pucharu. Okej, okej, okej. No zdarza się, nie? Ale nie, nie, wracam do Ekstraklasy. No bez dwóch zdań. Mhm. No, no nie, bo to wiesz, z finansowego no to... punktu widzenia dla klubu, w ogóle dla przyszłości. A czy z finansowego masz stadion? No masz wszystko, masz, masz, parażytu, masz kibiców, wszystko, atmosferę. No nie oszukujmy się, no później wiadomo, no jest, takich meczów Wisła Legia też będzie też brakuje, tak? No i Wis... wrócił Widzew, czyli Wisła widzę, Wisła Legia. No, nie, 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 nie. nie. To nie, to nie. Awans do ekstraklasy. Awans do, gdyby mi powiedziano, co wybierasz, biorę awans do ekstraklasy. Słuchaj, a teraz a ze sztuczną inteligencją yy, i trenerem, yy, wyborem trenera? Ona będzie dotąd yy, skuteczna, dopóki będą wyniki. Słuchaj, Słuchaj a po ja sztucznej. Bo taj, bo taj, no mówię, że, żeby nie, nie skończyło się. Znaczy, wiesz, no, wiesz no, akurat tutaj w przypadku yy, porażki w finale Pocharu Polski. Pewnie w Krakowie nikt nie będzie miał pretensji do samych zawodników, do sztucznej inteligencji, trenera i tak dalej, bo i czy do, do kogokolwiek w klubie, no bo przegrają z drużyną z ekstraklasy. To i tak daleko zaszli no i to zasłużenie to Celującą w europejskie puchary, kto by to nie był, czy pogoń Szczecin, czy Jagiellonia? Cały czas no tak, 2-1 ale... dla pogoni. Tak, ale to też, to też taka, niezły numer byłby, nie, bo to wiesz, niby, ale niektórzy kibice Wisły mogą powiedzieć: ale po co nam powrót do ekstraklasy. Niektórzy mogą powiedzieć tak. Nie, wybieramy finał pucharu. znaczy wygrany puchar, a nie powrót. No, przynajmniej w Pucharach wygramy. No, w eliminacjach. Tak, no tak. tak, <laughs> to, tak no tak, to wiesz, no, jest, tak, jest taka możliwość. Są o się jeden dokładnie. mecz od kwalifikacji do europejskich pucharów. No to prawda. To jest. Pierwsza ligowiec. To jest, to jest rzeczywiście hit. To, to może się ale tak słuchaj, co, 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 co jeszcze lepsze, oni są o krok od eliminacji do Ligi Europy. No tak będzie bo bo tak zapłucharu polski. Taki jest przepis. A druga drużyna i trzecia umówmy się najbogatsze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak, że zajmę, zajmą te miejsca. Lech i Legia. Mogą Muszę zagrać w lidze konferencji. konferencji. No ale to bo taką, niestety, no taka niestety jest pozycja Polskiej Federacji Piłkarskiej. Takie mamy nie, słabe no, notowania. Nie, żeby... nie no tak, ale wiesz, że przez Puchar dostałeś jeszcze możliwość, że grasz o Ligę Europy. Także no to wyobraź sobie. Słuchaj, dzisiaj, przegran... jeszcze rozgrywki. dzisiaj przegrany hmm. z półfinału Pucharu Polski zespół Piasta Gliwice, który spaprał sytuację, bo przypomnę, że oni w poprzedniej rundzie wyeliminowali Rakowa Częstochowa, wygrywając bardzo gładko 3 do 0. Otóż Piaz Gliwice ostatni raz w Pucharze Polski, nie wiem czy pamiętacie, pewnie nie pamiętacie, grał w 1983 roku. I był to o tyle dziwny puchar, zaskakujący finał pucharu, że awansowały do niego dwa zespoły yy, nie grające w ówczesnej pierwszej lidze, czyli Ekstraklasie, czyli Piaz Gliwice i Lechia Gdańsk. I to Lechia Gdańsk finalnie zdobyła Puchar Polski, a potem trafiła... W takich rozgrywkach Puchar w Pucharów na Juventus ze Zbigniewem Bońkiem Michele Platini. Dostała oklep, ale do dzisiaj to mecze się e, wspomina z dużym e, z dużym takim e, szacunkiem i, 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 ogromnym, i ogromnym, ogromną nostalgią w Gdańsku. Mój drogi, e, poczekaj, co ja bym tutaj ci chciał? A, chciałem ci powiedzieć o sztuce inteligencji, taką historię. Mhm. E, jest taki prezes e, klubu Olympique Lyon, nazywa się John Textor, jest Amerykaninem przy okazji ten prezes jest również właścicielem klubu Botafogo w Lidze Brazylijskiej. Niedalej jak w ten weekend prezes, Bota, właściciel Botafogo, John <coughs> Testor, oskarżył yy, oskarżył Palmeiras, najmocniejszy zespół ligi, yy, tamtejszej ligi, oraz drużyny, dwa zespoły występujące przeciwko Palmeiras w ostatnich kolejkach ligowych, że się że Palmeiras kupuje mecze, a te drużyny, że się podkładają. Yy, podkładają Palmeiras w dwóch kolejnych spotkaniach. I powiedział, że ma na to bardzo mocne dowody. I teraz słuchaj, jakie? Mhm. Powiedział, że wyliczyła to sztuczna inteligencja, że piłkarze tamtych przeciwnych drużyn biegali inaczej i podkładali się yy, zawodnikom Palmeiras. Jestem ciekawy, czy to może być potraktowane jako dowód w sądzie, bo na 1000% zostanie mu wytoczona sprawa. On sam powiedział, że idzie do sądu z, z klubem Palmeira ze zdobycą mistrzostwa. Także będziemy mieli sztuczną inteligencję zamieszaną w rzekomą korupcję w sporcie. Widzisz? Tego jeszcze nie było. A, a, jak, a jak ten prezes, prezes wygra to, co będzie? Jak I skażą sztuczną inteligencję? Nie, no skażą. I wtedy już nie będzie można i, z niej tylko, korzystać? Tylko jeszcze... Jestem w ogóle ciekawy, jak to zostanie, wiesz, czy ta inteligencja może być brana pod uwagę jako, jako dowód w sprawie. No tak, ale ja, ja obserwowałem nie. troszeczkę tą, ze względu na Vitora rokę, tą ligę brazylijską, Botafogo biało tam chyba przewagi w pewnym momencie chyba z 15 punktów nad drugim zespołem. Nie wiem, czy w ostatnich dziesięciu kolejkach wygrali jakiekolwiek spotkanie, także wiesz, to sztuczna inteligencja tego nie spowodowała, to jedno, ale sobie wyobrażam taką sztuczną inteligencję, teraz jakby sprawdzali w Barcelonie, siedzi ten Laporta, sztuczna inteligencja, tam wyskakują mu kandydaci, ale ona tak, co by powiedziała? Ale wy nie macie pieniędzy. No, to możesz może nawet... No, to trzeba to, to... dać jako, jako pewien... Aha, za darmo. Czynnik, oni... tak. Dobry by... trener, tani, bardzo tani. Jak tani? No bardzo tani. To tam bardzo wyskoczyliby tani. z Ekstraklasy, ci, co są zwolnieni z pierwszej no. ligi. Jest ten, ten Fejo by mu im wyskoczył. No, Portugalczyk Fejo o, by im no, wyskoczył. Słuchaj, Gonzalo Fejo e, chce ci powiedzieć, że... No, wyskoczył, by na bank. No. Bo jest wolny. Słuchaj, Gonzalo ma duże ambicje i... Ja w ogóle nie śmieję się z jego wielkich ambicji. Jest to trener naprawdę, z, yy, uważam, z potencjałem, ma jedną zasadniczą wadę. No, ma Jest bardzo krótki ląd. Bardzo, ba, bardzo, bardzo krótki ląd. No to chyba jak wszyscy Portugalczycy tak no, uważają. Ale on ma jeszcze chyba krótszy niż, niż, yy, niż taki przeciętny Portugalczyk. 486, 65, 56. Zanim druga nominacja Kowala z ostatniego tygodnia to odbierzmy sobie telefon. Patrzę na podglądu Pogoń Szczecin. Kibice szaleją, kibice cieszą się, bo Pogoń ciągle prowadzi. Kilka ostatnich minut, co trzeba Pogoń prowadzić z Jagiellonią 2 do 1. Kto z nami? Halo. E, dzień dobry. Piotr Kalisza się dodzwonił. Cześć Piotrek. Ja mam do pana Kowala takie pytanie. E, jakieś Dwa, może trzy odcinki temu pan Kowal stwierdził, że jeżeli, bar... jeżeli City trafiłoby na Barcelonę, to jak Haaland strzeli dwie bramki do trzynastej minuty, to Haaland wejdzie w 13 minucie. Ja bym chciał, no i to nie dawało mi spokoju, więc stwierdziłem, że do was zadzwonię. Czy pan Kowal sądzi, że tak samo będzie w przypadku meczu z Realem, czy Haaland strzeli dwie bramki do 13 minuty i zejdzie z boiska? Dziękuję, nie zajmuję linii, do widzenia. No, niewykluczone. Dlaczego miałbym wykluczać? No, troszeczkę poważniejszy rywal mi się wydaje na tym etapie rozgrywek, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. No, ale brałem to z. bo dalej chodziło mi o nie o Real Madryt. No, to jest troszeczkę inna gra w defensywie. tam. Trochę inny format rywala, też? Nie, no bardziej chodzi mi. Słuchaj, no Barcelona z poważnym rywalem nie wygra żadnego meczu w tym sezonie. No dobra, ktoś powiedział, z Atletico wygrali 1 do 0 na wyjeździe, znaczy ostatnio wygrali na wyjeździe z Atletico, no ale to z Atletico było, znaczy czy, no ale to z poważnym rywalem mówię tak, w ten sposób. Od dawna dawno. Jak trzeba było zagrać super puchar syra, ale dostało się czwórka. No nie jest tak, że to jest zespół, który z poważnymi rywalami ostatnio sobie łatwo radzi, albo w ogóle sobie radzi. Dlatego ta defensywna gra, no przecież nie, prze, nie, nie przez napastników, pewnie w części też, ale przez obrońców stracili szansę na tytuł mistrza Polski w styczniu. W Hiszpanii. Znaczy, powiedziałem? Polski, Polski? Ale, A, ale wiemy o co chodzi. Wiesz tak. Hiszpanii stracili w styczniu w lotem, jak grali z pięć bramek dostali u siebie z Villarealem i trzy z granadą. No. No, ja, to ja w te, wiesz, i dlatego pewnie ten odcinek był zaraz po tym, mm -hmm. jak mówiłem, bo przy losu, przed losowaniem i tak no tak, no jak tracisz 8 goli u siebie w dwóch meczach. Z granadą. Polak, polską granadą. <laughs> dwa ludzie, o czym my mówimy? Jakaś polska granada, nie wiem. Ilu tam ludzi się przeprowadziło z Polski? Uciekli z kraju, czy co? Czy z Villarealem, tym słabym, co pięć goli w jednym meczu z Villarealem. Tak, to wiesz, kto jeszcze stracił z Villarealem, Villarealem pięć goli? <coughs> polska granada. Słuchaj, ale ja, a, ja propos, to... a propos Halanda, a propos Halanda, tej... e, czy ty widziałeś, miałeś okazję oglądać z, z, z Ciokiem? Na, na, na Halanda w meczu z Arsenalowi w ostatni weekend? Czy nie miałeś? Czy zajmowałeś się czymś innym? Nie, nie, nie. słuchaj, w tym, w tym dniu, jak oni grali, to naprawdę jeszcze inne rozgrywki, inne rozgrywki były. Ja wiem, ale dlatego pytam, dlatego pytam w ogóle nie nie, nie nie wiesz. Pytam, bo nie wiem, czy oglądałeś. Nie, filmu. ja tylko zobaczyłem wypowiedź Royakina. No, no właśnie, Roy o, o, powiedział. powiedział, co, coś... ja coś Ci powiem, że. Yy... Ja jestem w stanie du dużo głupot na galecie, ale to kość Ale to... nawet ty stwierdzisz, że. O, jaki to poniosło? Ja mówię, co jest, gościa? Ty, to... Bo on Słuchaj, powiedział, o... że czwartoligowy napastnik. Czwartoligowy napastnik. To tak samo jakby były piłkarz, dajmy na to: Ismael Urzaiz, reprezentacji Hiszpanii, powiedział o aktualnym królu strzelców Ligi Hiszpańskiej Robercie Lewandowskim, że to jest czwartoligowy piłkarz. Nic kontrowersyjnego w sumie jakoś. No ale, ale wiesz, należy ale, czytać pewną będzie, licencja poetyka. No chciał powiedzieć, że kalant jest bez formy, że jest słaby, no że to, się no. potykał własne nogi. No wiesz, no, powiedział czwartoligowy. No Nawet to jest... ty to usłyszałeś tu w Polsce. Chodziło o to, żeby się przebić z przekazem. No pewnie nie uważa no, no, go za czwartoligowego ale... zawodnika. No. Pep od razu odpowiedział. Pep słuchaj, Guardiola odpowiedział. Widziałem to, to jest napastnik w, w, słuchaj, widziałem, tą, widziałem tą kopaninę, bo no, wiesz, Widziałem tą kopaninę w Cardiff, uh -huh. gdzie mnóstwo piłkarzy z e, tak zwanej drugiej ligi angielskiej występowało, uh -huh. Łącznie z Janem Bednarkiem na czele. Uh -huh. To była kopanina totalna, uh -huh. zakończona naszym sukcesem, awansem, tak? Ale uh -huh. no, 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 120 minut, <laughs> się panki takiej, że lepiej nie mówić. No to, no to chcesz im powiedzieć? No, ale no, no, no. W takim razie Rojki... Nie, ja nie chcę nie. Tego, Roy Kim mi powiedział pochodzić. jedno, nie oglądaj ligi angielskiej, bo najlepszy jej strzelec w poprzednim sezonie i prowadzący teraz w tabeli strzelców jest warty tego, że powinien grać w czwartej lidze, no to, czyli reszta to jeszcze gówno, jeszcze większe. No, no taka rzeczywistość, no tak mi powiedział Roy Kim, no. Słuchaj, nie, wyleciał z, z taką armatą, że mówię tak. To nie, Kowala usadziły. nie, nie, ja, ja tak nie, 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 wiem za nie, nie, to. <grym> ja to nie, ja, ja tak, to ja nie, 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 mówię to jeszcze raz muszę przeczytać, nie, 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 to jest idziemy... mu Guardiola, ale tak wiesz, chyba delikatnie mu odpowiedział. Wiesz? No chyba tak, chyba. Nie Guardiola. zajął się w ogóle kinem, tylko zajął tak. się samym Halanem, żeby że To jest fajne tak, tak, tak. świata. Dalej końcówka spotkania pogoni Szczecin z Jagielonią. Nic was nie omija. Szarpie się Jaga, ale nie jest w stanie sobie w tym momencie stworzyć żadnej sytuacji podramkowej. Dwa do jednego prowadzi pogoń, a to już chyba doliczany czas gry, więc to jeszcze raptem jedna chyba sytuacja i mecz się zakończy. Ale Będziemy... patrz, ale co jeszcze, jeszcze cichy, tak, bo sobie tak skojarzyłem po tej wypowiedzi i, i ja rozumiem, że Halland nie ma takiej techniki, to nie ma driblingu i tak tak. To jest dziewiątka. Tak. Bo nie ma. No tak, ale Robert Lewandowski też nie ma i Robert Lewandowski też się do tego przyznał, ale już biorąc pod uwagę, to wyobraźmy sobie tych napastników angielskich. Lineker, przecież to był drewniany, tylko polekarny. Shirer, drewniany, tylko polekarny. No to mniej więcej taki typu halam. No to, to ten mi będzie mówił, że oni wyszkolili jakiegoś napadziora z dreblingiem i coś z tego. No nie mają Anglicy. No, cepiać się faceta, który po to jest ściągany, żeby drużyna na niego pracowała i to, to robi. No, taka, tak wygląda los dziewiątki. Jakby jeszcze dziewiątka byłaby przetechniczna. Takiej nie ma na świecie. Nie wiem, nie znam. No bo nie boisz, że Messi jest dziewiątką? Ronaldo no nie. nigdy nie... Ej, umówmy się, Ronaldo też nigdy nie był techniczny. To, że on się rozpędził i pół boiska przebiegł i huknął, to wszystko cacy. No, Ale on też występował Ródni. głównie jako, jako skrzydłowy. Jak troszkę zaczęło no, brakować no, e tak, gazichat, to chato, by go przestawili na dziewiątkę. Pogoń w finale, mój drogi. Mecz się właśnie zakończył. Pogoń Szczecin drugim finalistą Pucharu Polski. Pogoń Szczecin, Wisła, Kraków. W finale Pucharu Polski. Zaraz odpalimy sondę na naszym czacie. Jak wy to czujecie tak naprawdę na gorąco? Kto 2 maja triumfuje na, na, w Warszawie na Stadionie Narodowym? Mamy nadzieję e, w towarzystwie zarówno kibiców Pogoni Szczecin, e, tych neutralnych, jak i Wisły Kraków, że będzie to po prostu wielkie, wielkie widowisko. Kamil Grosicki niedawno powiedział, że Pogoń Szczecin to w przesłuchaniu z Matim, że Pogoń Szczecin zakończy ten sezon z jakimś trofeum. Jagiellonia już wiemy, dubletu mieć nie będzie. Wisła Kraków no to będzie naprawdę finał e, e, finał nadzwyczajny, no bo ktoś zdobędzie trofeum, którego bardzo, bardzo brakuje w gablotach. E, no raczej brakuje tylko pogonię Szczecin. Ale w, uf, w Krakowie brakuje od dawna. No, jakiegoś dob trakowego. ale dobrze, no to wiesz. No, w, 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 w gablocie pogoni to jest już. Kurzu taka pff, mocna. To jest tak, jak prawie puchar Audi, Harego Kejna. To prawie tak. E, słuchajcie, ktoś się do nas dodzwonił, a potem druga nominacja e, Kowala z jego, z jego cotygodniowych trzech. To z nami, Halo. Hallo. Siemanko, cześć. No tutaj dzwoni Paweł z Miśleńska, Krakowa. Witam Oho! wszystkich. No, czyli to Ty nam powiesz zaraz, co u Bogusława cupiała, bo to przecież myślenicę to tam. No to jest sąsiad tam, mój mm. tam na Zarabiu mieszka. No i co ta mówi. Idzie do, idzie do Wisły znowu, bo tutaj jakiś kibic się dodzwonił do nas przed chwilą i pytał. No są takie pogłoski, że ma pójść. Mm. Może po sezonie, jak nie wejdą, to. Ale nie mówił ci, sąsiedzie, wracam do Wisły, to nie? Nie, na razie nie, ale tym jakieś, jakieś tam pogadanki były na rynku, myślę, więc jak to. Mm. Wszystko możliwe jest. No to dawaj. Yy, z, mam z pytanie do Kowala nazwąc. teraz. Do Kowala mam pytanie. Chciałem się spytać, jak tam coś sądzi o tych Hiszpanach, Wyśle Kraków, którzy, no oni tak utrzymują Wisłę i jeszcze z nadzieją, że awansują do EFK klasy. Grał w Hiszpanii, zna umiejętności hiszpańskich piłkarzy, więc jakby ocenią tych piłkarzy na tle pierwszoligowców, czy, czy oni dadzą awans Wyśle Kraków taki upragniony, na który czekamy już na dwa lata. No ale co, co wolałbyś? Awans czy wygrany Puchar? Ja Awans, tak, ty mówiłeś. Mm. Awans, a finał w Pucharu Polski i odpadnięcie w karnych. Popieram. Ten, ten, to dobra, ten ten. okej. Okay. Czyli super, to jak to będzie się no? do nas zadzwonił jakiś kibic Wisłę, będziemy go o to pytali. Spry, o to moje pytanie. Okay. Jak ty oceniasz umiejętności techniczne, wyszkolenie techniczne, w ogóle, w ogóle klasę tych zawodników hiszpańskich, których nie brakuje? W, w, w zespole no, mi się wydaje, że akurat do, do Krakowa, do Wisły potrafią ściągać y, takich zawodników. Pamiętajmy, że y, Carlitos do Legii przyszedł skąd? Z Wisły, z Wisły Kraków. Kraków. I mas? Y, z, zaczynał w Wiśle. Hmm. Tylko wtedy byli, pamiętaj, to jeszcze była ekstraklasowa Wisła, trochę inaczej można było tych piłkarzy na inno, inną na inną karmę no. zarzucać na ten wędku, węd czyli tak, idziecie tak, do ale, ekstraklasy. Ale wiesz, bierz pod uwagę, że mm, mi się wydaje, że cały czas yy, to są zawodnicy, którzy, jest ich dużo, oni się rozumieją, oni są techniczni. To jest dla nich pierwsza liga w Polsce, to jest coś takiego jak tam skąd przychodzą. Najbardziej druga, trzecia liga, najczęściej trzecia liga hiszpańska. Ale tam dalej się gra technicznie. Mhm. Troszeczkę no, później, wiadomo, przychodzisz do cięższej ligi, no to może spowodować to, że liczał, liczyłbyś na nich, że powinni cię pociągnąć, że powinieneś być liderem. No ale jak ich stylu zatrudnisz, to jest ta szansa na to, że właśnie w wielu przypadkach cię zawiodą. No i mi się wydaje, że to też tak powoduje, że sami, czasami widzisz tą Wisłę dobrze grającą, Hiszpanie ci pomogą, a czasami Hiszpanie na mecz nie dojeżdżają. No i to jest no, ta kwestia, właśnie na, z perspektywy całego. Bo gdyby oni dojeżdżali przez cały sezon. Z trzeciej ligi łatwiej by mieli trafić do drugiej hiszpańskiej, ewentualnie kilku do, do La Liga. Słuchaj, A... dzisiaj w składzie wyjściowym Wisły Kraków eee, Szwed, no, Szwed ale... pięciu Polaków, pięciu Hiszpanów

Weszło to popularne w Hiszpanii, tiki tak. To taka. 150 podań było piłkach, ale taka techniczna, tak? No mm -hmm. to Hiszpanie. Tylko, tylko, tylko dlatego właśnie ja, ja co, w Głogowie niby wszystko wyglądało na porządku dziennym, tak? Znaczy na porządku dziennym. Tak? Normalnie do pewnego momentu nagle się okazało, pek, Chrobry złapał tych Hiszpanów i ogólnie tą drużynę, która, no i była Demolka, tak? To była Demolka ze strony chorobego głogów, a nie ze strony Wisły Kraków. A czy ci Hiszpanie, no właśnie ja mam tu wątpliwości, czy ci Hiszpanie później dojadą ewentualnie w tych meczach barażowych, no bo to już trzeba założyć, tu nie będzie bezpośredniego awansu. Mm -hmm. A tu po... ani, ani Lechia, ani Arka, za, za poważne zespoły, żeby pozwolił na coś, na cokolwiek niż y, trzecie miejsce y, w barażach. Lechia wczoraj dodatkowo w, w nieprawdopodobnych okolicznościach wygrała mecz o Dromopole, jeśli, jeśli was to ominęło. Prowadzenie dwa do jednego, rzut karny w ostatniej akcji meczu dla Odry, strzał w poprzeczkę. Lekarza tak. Odry i kończy się spotkanie w tym, w tym samym momencie, także naprawdę nadzwyczajne okoliczności. Jeszcze tylko Ciebie zapytam już abstrahując, Wisła, nie Wisła, inny zespół gdybyś był dyrektorem sportowym jakiegoś klubu, ilu maksymalnie obcokrajowców z jednej nacji, nawet, nawet albo nawet mówiących jednym językiem bo to czasami, wiesz, też jest to chciałbyś mieć w szatni. Bo to trochę tak jak się mówiło, wiesz, czasem się mówiło, dwóch Serbów, super. Trzech Serbów i więcej zaczynają ci rozpieprzać e, każdą szatnię. Ale to tak można każdą nację podłożyć pod tego serba. Każdą nację. Wiesz, ja mhm. jak ja byłem w Betisie, było dwóch e, rosyjskich. Jak ja przychodziłem do Betisu, było dwóch rosyjskich piłkarzy i dwóch z Bałkanów bodajże. Mhm. Ja byłem tym piątym. A mogło tylko trzy ale no, oczywiście jak ja przychodziłem, no to tam za chwileczkę jeden z Rosjan został gdzieś tam wydalony, ale no... I już wtedy wydalali Rosjan? Wy, <laughs> Sprzedano, no nie, no. nie, 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 ja grał później już tam. <laughs> okay. no, ale, ale, ładnie teraz... ci, ale ładna zbitka ci wyszła, dobrze. Tak. No, no. Wydalony, wydalony z kraju, tak. No. Ale no... I co i trzymali no i... ze sobą, oczywiście, I, 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 i Jugosłowianie, jak rozumiem, i, i... I Bałkany ze sobą, ze, sobą, e... ze sobą. Rosjanie. ze sobą, a ja z żoną. <laughs> Zdrowo! Muszę ci powiedzieć. Wyobraź sobie, że nie było, znaczy, nie, nie było ani jednego Polaka <laughs> wtedy w latach 90. -tych w Sewilli żeby się kimkolwiek spotkać. Znaczy był jeden, ale to on uczył jakiegoś, znaczy no, on uczył języka i przez chwilę mnie uczył. Ale nie był, goś, był goś nie reformowalny uciekł gdzieś, jak mnie zobaczył. No. Już miał cię dosyć. <noise> Ta, po dwóch lekcjach stwierdził, że cześć na razie. No, ale to... Słuchaj, może to dobrze wpłynęło na, na Twoją karierę. Kilku w Hiszpanii, że tam nie było zbyt wielu Polaków, ale, ale potem wracałeś za szybko do Polski. A, dobra, już nie będzie o to, to pytać. Ale nie, no, nie, no, nie no, spokojnie, później już było. No, ale się pojawili. Nie, po... nie, no ja wiesz, ja byłem w towarzystwie hiszpańskim, także. A Hiszpani... Poradziłeś sobie. Piotr, oni to jeszcze ba... Nauczymy się polskiego. Oni większe balety niż my w Polsce. Słuchaj, ja twoje... Ja myślałem, że w Legii się bawiłem, a to dopiero to tam, to tam były balety. Nie? Kuba Piotrowski, to jest twoja podkowa. Kuba Piotrowski dzisiaj grała też Liga Bułgarska. Zaraz sprawdzę z kim. Wszystko Bo Kuba jedno. znowu strzelił gola. Wyobraź sobie, to jest kolejna bramka. Łudogorec Razgrad, to jego drużyna... W rozgrywkach prawej, parwej ligi, parwa liga, to są rozgrywki ligi bułgarskiej. Dzisiaj Udo Gorec rozwalił no, znany zespół Lewski Sofia, 5 do 1, a Kuba strzelił gola w 56 minucie na 3-1. Potem asysta przy golu na 4-1. Kochany, to się robi poważne. To się, robi, to, to się już robi poważne strzelanie. Środkowy pomocnik. Nie wiem, czy właśnie sp sprawdzają tutaj ja do programu jeszcze tak dodatkowo. Yy, on ma więcej bramek w tym sezonie niż w całej karierze. No, strzelec. Słuchaj, yy, wicelider klasyfikacji strzelców, lider klasyfikacji kanadyjskiej yy, ma 15 punktów, 10 plus 5. Liderem klasyfikacji strzelców jest co prawda ten nasz yy, dobry przyjaciel, ten Ancymon Aleksandar Kolew, jak ci, yy, jeśli go mhm. dobrze pamiętasz. Czyli były... E, super snajper, między innymi Stali, Sandecji, Arki, Rakowa. E. Człowieku, śnie o nim, żeby wrócił do ekstraklasy. <laughs> <laughs> Kolew. Ja wiem, ja wiem. To też, mnie, to też mnie bardzo... Ja to już powiedziałem parę razy. Tak się na początku podniecałem tym, kurde, ty Piotrowski. 9 bramek w Bułgarii, teraz już 10, a potem zobaczyłem, że tam liderem klasyfikacji jest Kolew. A, no nie, no. <laughs> no tak, ale wiesz, jeżeli bierzesz pod uwagę... <clears throat> że też dobre występy w europejskich rozgrywkach. I, no i pojawia się taka informacja. Oczywiście no te, te informacje transferowane powodują tak, zachwyt, że się ktoś interesuje Polakiem. Mhm. Jeż, Via Villarreal. Jeżeli to, to jest, jest to Villarreal, no to mówisz jeszcze bardziej, bo to nie jest taki zespół, który dajmy na to, to nie jest na siłę biorąca Granada Juźwiaka czy Piątkowskiego, żeby się utrzymać, tylko mhm. to jest Villarreal, który będzie musiał tak czy inaczej, ze względu na ten słaby swój sezon, no tragiczny, bo mówię się, no tak, um, Europę już nie walczy. W Europie dostał już, nawet nie pamiętam z kim, bo to, to była jakaś kompromitacja. Odpad. No i interesuje się, a to jest, ja zakładam, że Villarreal bardzo mądrze zarządzany. Od wielu, wielu lat. Dobrze poukładany. Fantastyczne miejsce do życia, bo nie oszukujmy się, to jest spokojne miejsce do życia, mm. blisko. Nie, nie byłem. Fajnie. Yeah? No, no, no to blisko w Walencji, wszystko, mm -hmm. to, to to jest tak naprawdę super życie mm -hmm. i zespół, który Zamkną. poza dzisiejszym, poza tegorocznym sezonem powinien być wiecznie dla mnie pierwszej. 6-7, czyli, czyli Ligi Hiszpańskiej. Więc grać w tak. po Tylko, że troszeczkę zespół się postarzał. Tam jeszcze jest Raina, tam jeszcze jest ten Albiol, który już ledwo dyszy, ale chodzi. No, to tak po boisku już tak patrzę czasami na niego, to mówię, Artur Jędrzejczyk w Legii, nie? Ale ten dalej tam sobie. Powinien już zostać wydalony. Tak? <laughs> Powinien zostać wydalony, ale nie bardzo. Wiesz, nas czelewali najlepszych, no to teraz no, tak. okazuje się, ale wiesz, jeżeli jest takie zainteresowanie i jeżeli. Wiesz, o Piotrowskim, jest takich zawodników, który ma ciągną bramkę. Liczby muszą na to wskazywać, tak? No i strzał z, z daleka. Mm -hmm. Wiesz, to w przypadku Ligi Hiszpańskiej i drużyn, które chcą operować piłką, Villarreal jest taką drużyną, no czasami by się przydało, nie? Bo to klepanie w poprzek, klepanie w poprzek, to wiesz. wiesz normalnie chciałbym takiego zawodnika. No, ale no palne to, to to no jak to, to powiesz to, to będzie no, to mogę przebić możesz przebić Kina ale poczekaj powiedz to poczekaj uwaga kamera na Wojtka gdzie chciałbym Wojtku, chciałbyś zawodnika... tego zawodnika gdzie ten zawodnik nie. by ci pasował z do którego klubu chciałbym takiego zawodnika z takim szałem w Barcelonie zamiast klepania on powiedział tak ja nie będę z wami klepał bo nie umiem to huknę i gol mhm. Słuchajcie, e, powiedział to halo, czy, halo nasz, e, chłopaki halo, ze strony, taki, wytnijcie to, tak, wytnijcie to. Ale takiego zawodnika. <laughs> nie, 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 nie Piotrowskiego, rozumiem, że, ale teraz <laughs> to zupełnie bez kitu. Rozumiem, że liga hiszpańska to wcale nie są za wysokie progi, twoim zdaniem, kiedy patrzysz na Piotrowskiego w drużynie narodowej. Bo ja uważam. Mało że nie. to widziałem w tej drużynie narodowej. Ja wiem, ale no z tego co widzisz, no, no, widzisz chłopaka, który jest odważny, który się nie chowa, który jest cały czas, wiesz, musi być pod grą. Od ligi belgijskiej się odbił i odbił, nie ma co gadać. odbił się od ligi belgijskiej. Ale też był i grał młodszy Lidze... trochę. No. Mm. Tak, Teraz ale... ma 26 lat. Wydaje mi się, że jest w bardzo dobrym wieku do tego, żeby tam. Słuchaj, no, no kwestia jest tego, tylko cały czas podkreślam. Są wrzutki. Menadżerów po dobrym no tak, sezonie. Żeby podbijać cenę. Podbijać cenę, tak, od Turku po Villarreal, bo może być tak. No ale wiesz, tutaj też jest taki wybór, nie? Villarreal albo Galatasaray, czyli prawdopodobnie mistrz Turcji, bo widzę, że Galatasaray to no, on mecz przegra dopiero wtedy, jak już dobędzie to do mistrza, bo tak chyba wszystko sobie wygrają. W lidze, ale zakładam, że no właśnie, gdyby to była prawda. To mi się nie zastanawiał, jeżeli na miejscu Piotrowskiego, oczywiście, tylko podpisywał kontrakt w Hiszpanii. Ciężka liga, za bardzo techniczna, to też może wiesz, przeszkodzić. No ale jeżeli byłaby, byłoby takie zainteresowanie, dlaczego nie spróbować? No zawsze, słuchaj, to nie jest tak jak mówię, Granada, gdzie się później mogą wypożyczyć do jeszcze niższej ligi. To jest Villarreal, gdzie możesz wtedy ewentualnie pójść do Beniaminka. Zdecydowanie. zdecydowanie. Nie, nie, ja ci powiem tak, nie jestem do końca przekonany o umiejętności, ale też zdaję sobie sprawę, że kluby pokroju Villarreal no nie mają słabych skautów i oglądają. Może potrzebują Takiego zawodnika ewentualnie do, do kadron. Też pamiętajmy, cena no jest jak dla Hiszpanów. 10 milionów. Tak? No, 10 milionów, niby tak Bułgarzy mówią, tak, że od 10 milionów nie, mogą ta, się dać do stołu. A nie, no, nie od 10, no, ale wiadomo, że pójdź, jak dostaną ósemkę, jeszcze to, to, to z pocałowaniem to, ręki pójdzie. A, a też bierzmy pod uwagę, Hiszpanie nie, nie mogą przepłacać poza Realem Madryt. Hmm. To, to, to ja to też, też tak uważam. Słuchajcie, y, a propos jeszcze Ligi Tureckiej, to dzisiaj Sebastian Szymański, chcę Ci powiedzieć, że pierwszy raz od połowy stycznia zanotował asystę. Wrzutka z prawej strony, z rzutu wolnego. Zamykał tę akcję. Jego kolega strzał głową i Fennerbachczy strzelił o bramkę. Odbierzmy telefon, bo mamy już kolejny i potem twoja kolejna, trzecia już nominacja. Kto z nami? Halo? Halo, dzień dobry. Siemanko. Witam serdecznie. Cześć. Z e, tej Janusz z Krakowa. <grym> Dzisiaj tylko Daj Kraków. Posłuchaj, od razu my ci <grym> zadamy pytanie pierwsze. Czy wolisz, a rozumiem, że jesteś kibicem Wisły, bo to jeszcze ustalmy. Dokładnie. Czy wolisz wygraną w Pucharze Polski kosztem awansu do Ekstraklasy, czy odwrotnie? Gdyby tak, czy można było wybrać tylko jedną rzecz? Ja wiem, że pytanie z piekła rodem. Ale wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że awans do Ekstraklasy jednak to jest to jest to, to jest ta rzecz, którą wszyscy w Krakowie wyczekujemy. Mhm. I Oczywiście finał to jest jakiś dodatek. Choć w Krakowie też jest taka mentalność, do, o której chciałem też się panu zapytać. Czy, czy nam nie przeszkadza trochę ta taka mentalność, powiedzmy, zwycięzców? Bo jak idziesz na ten stadion, czujesz tą atmosferę, słyszysz wypowiedzi prezesa. Czy, czy nam, powiedzmy, ta mentalność, że my jesteśmy lepsi od wszystkich, trochę nie przeszkadza w osiąganiu naszych celów? Hmm. Ale poczekaj po było. To bo, jest ciekawe bo, czy, pytanie. Tak, tak, właśnie. Dlatego chciałem troszeczkę spo, y, y, tak y, sięgając pamięci, bo y, Baraż przegraliście z Puszczą na własnym stadionie. No właśnie. Dobrze pamiętam. A, no, a ale, tego, ale nie... ostatnią kolejkę przegraliście z tym sławnym zagłębiem Sosnowiec. Dobrze pamiętam? Wszystkim. Tak, tak, tak. A, Zagłębio Sosnowie. Tak a, jest. z tym sławnym Zagłębiem Sosnowiec, o którym jeszcze za chwilę będzie. Tak, będzie. będzie. No, no to, tak, tak, bo się. Coś tam... Wtedy się rzeczywiście prze, przewróciliście na ostatniej na ostatniej prostej. Na zagłębię Sosnowiec. No właśnie, na o, Sosnowiec. Z tego co ja się orientuję gdzieś tam ostatnio, że czytałem, że Wisła ma tam e, budżet na poziomie 13 milionów, a Jagielonia 15 milionów. Prawda? Są 2 miliony różnicy, a Jagielonia walczy o Mistrza Polski, a my. Walczymy o wejście do ekstrypcji. I teraz pytanie: Czy nam się opłaca budowanie tej drużyny wokół tej krakowskiej piłki? Czy nie lepiej byłoby sprowadzić takich przysłowiowych hamów, jak przyjechali, przyjechały do nas tychy, przyjechało 10 zawodników, metr 90, wrócili sobie piłkę, wygrali 1-0, zamurowali i tak naprawdę na końcu liczy się wynik. I... No to ja mam ciebie, do ciebie pytanie: a chciałbyś oglądać taką Wisłę? Myślę że, myślę, że dla nas najważniejszy jest sukces. Hmm. Jakby, jakby były wyniki. To, to nawet to z taką myśli, grą myśli, żeby nie było, bo to znowu było, wróciłbym do tego pytania. Wiesz, Kibic Wisły jest przyzwyczajony do tego, co oglądał 15-20 lat temu. Oglądał pięknie grającą drużynę, której należał się awans wtedy do, 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 do Champions League. E Mecze z Panatinajkosem. Swoją drogą, chcę ci powiedzieć, że w piątek gościem Height Parku będzie Jerzy Engel. To i na pewno go też zahaczę o te mecze, o te jego spotkania, Wisły Kraków z Panatinajkosem, bo to jest, no, no, historia tych spotkań jest naprawdę nad e, niezwykła i to nie były czyste mecze, niestety. Natomiast, wiesz, no, oglądając Wisłę 10 wyrwi dębów i strzelającą gola. E, Przysłowiowego gola Dupą w 90 minucie wepchniętego razem z czterema piłkarzami drużyny przeciwnej, też mielibyście, czulibyście w Krakowie Absmak. No ale ja, ja, ja biorę no, pod uwagę, że. Dodało, awa. No tak, ale to. Warto mieć, no... tylko że tak, od... trzeba odróżnić. W pierwszej lidze się gra, gra trudniej, później jak pierwszoligowcy z tymi właśnie zawodnikami takimi wchodzą, no to. Może im się uda rok utrzymać, następnym i tak spadną i tak spadną. Może, Ale, może. ale, pa, ale, mać, ale historia Mówi. pierwszej może. ligi zna też inne przypadki. ŁKS, który wchodził z, grając pod, z Kazimierzem Moskanem ładną piłkę i potem tym samym zespołem dostawał e, e, dwa razy. W... Słuchaj no tak, no ale to tak samo, No tak, no, ale tak samo możemy powiedzieć, jak jest fantastycznie był budowany jeden klub, jedna drużyna Raków Częstochowa, tak? I ona mm. sobie pozwalała być może nie najładniej grającą w pierwszej lizy, ale też, ale do tej pory zobaczona, walczy dalej o, o tytuł mistrza Polski i gra w europejskich pucharach, co za tym mm. mieli jednego tak. szkoleniowca. Tak. Do tak. Mistrzostwa polski mieli jednego tak. szkoleniowca. Ilu w wiśle mieliście? No kilku już było. No już nie mamy naszego. naszego. No tak, ale wiesz, no, i, wiesz, I cały czas jakieś tam problemy i ten spadek. Selekcjonera, no selekcjonerem był spadek. Czy mentalność jest przeszkodą dla takich dużych klubów, które spadają z ligi? Taka, bo, No wiesz, kilka dużych klubów spadło z ekstraklasy. Widzew spadał, Ruch Chorzów, e, Wisła Kraków. A ilu tych, tych piłkarzy Wisły Kraków spadło z ekstraklasy? Tych nie, ale no chodzi o mentalność nie, no. kibica, który domaga się, błyska, znaczy wywiera taką gigantyczną presję na słabszych jednak trochę zawodnikach niż tych 15 lat temu, żeby jak najszybciej wrócili do Ekstraklasy. I to im czasami, no, tak rozumiem to pytanie, to, że to ich czasami spina tych, tych zawodników, że sobie nie radzą z tym gigantycznym oczekiwaniem publiczności. Ale ja akurat uważam, że oczekiwania kibica to jest coś zdrowego. No co mają się kibice nie oczekiwać niczego? No kurczę. Oczekiwania kibica to jedno. A druga sprawa, jeżeli chodzi, bo, wiesz, nawet mówimy o tych mniej wyszkolonych technicznie zawodnikach, ale jednak z Polski. Im się no. będzie, im się może w pewnym momencie bardziej chcieć. Mm -hmm. Myślisz? bardziej chcieć, tak, ale, ale grają, jest... bo są przyzwyczajeni. Co mają do stracenia, spróbujemy. No wiesz, taka puszcza jak wchodziła z tymi zawodnikami. Gdzieś tam wszyscy mówili, nie wejdzie, bo po co ma wchodzić. Także sobie awansowali. Klub sobie zarobi z telewizji, z ekstraklasy. Piłkarze dostają szansę sobie pograć w tej ekstraklasie. No tak, I rozumiem, Nie że... został wymieniony zespół. A teraz wiesz, no ten Hiszpan biedny z trzeciej ligi, który hiszpańskiej przyjechał do, do pierwszej ligi, tam się bawi. Jak awansuje? Mogą wziąć lepszych ode mnie. To wyrzucą z tego pięknego Krakowia gdzieś na ludzie w pierwszej lidze mhm. do Nowego Sąca. Może bez przesady. Co? No nie, a to już. Ja widzę, że to już szukasz teorii spiskowej. <laughs> nie, te, nie teorii spiskowej, no. tylko wiesz doskonale, znaje sobie sprawę. Pierwsza, pierwsza liga to jest. Yy, yy, jest coś takiego. Pewnie się za wiele nie zmieniło. Tam są wszyscy. Większość ludzi, to, znaczy większość piłkarzy jest na kontraktach jednorocznych. Mm -hmm. Czyli nie masz przyszłości z klubem. Mm -hmm. Nie dadzą ci kontraktu takiego dłuższego, żebyś pobył, bo, bo, bo tak, jak spadniesz, no to nie będą mieli ci nawy pacjoner. Jak się wiązać z tym klubem? Mm -hmm. Jak sobie myśleć? No no I to jest chyba w tym wszystkim najgorsze, bo wiesz, ci, ci zawodnicy tak mówią. Aha, czyli jestem od czarnej roboty, za chwileczkę przychodzi maj, nikt mi nie podłożył, znaczy tam kwiecień, nikt mi nie podłożył kontraktu do podpisania umowy na przyszły sezon, bo nie wiadomo, czy my awansujemy, czy my się utrzymamy, wiesz, to zależy od klubu, tak, mhm. perspektywy. Przecież ja wiem o tym, jeździłem z Polsatem na pierwszą ligę, to ja rozmawiałem przecież, to, też, to przecież w, takich, w takiej pogoni siedlce, to tam... 30 chłopaków w nie wiedziało, czy będzie na przyszły sezon w tym klubie. No, przecież to <grym> jakiś żart znowu. był, kuźwa. A w Dolkanie przecież no, no, pierwsze tak. lidze za... Tak. To przecież to... I ci zawodnicy mówią tak. Wigry, suwałki. Przecież po tych... No, nie no. Twoja mina mówi wszystko Z najlepszą no. odpowiedzią Nie było to profesjonalne zarządzanie Umówmy się, ale długoterminowe jest dalej, tak. patrzenie Ale mi się wydaje, że tak, tak jest dalej Bo pewnie nie ma kontraktów długoterminowych Dla tych zawodników dwu, trzyletnich No może dobra, może jakiś jeden dostanie Czy dwóch, ale, ale większość w tej szatni Siedzi na kontraktach, wiesz I, i za chwileczkę, tak. wiesz jednego, jedne, W jednym sezonie go widzisz tak yy, Strzelam tak, no, bo już yy, Nie do końca fajna. W Sierlcach, drugiego w Sąbkach, trzeciego w Suwałkach, tak. czwartego w Tychach. Tak, tak, Cztery tak, sezony jeździ za pierwszą ligą, a ten sam chłop w każdym innym klubie hmm. grano. Słuchaj, a propos pierwszej ligi, mamy jeszcze twój młot do wręczenia i to jest, no to będzie rzeczywiście taki młot. Będziemy ciosać mocno tym młotem, walić w łeb. Tytułujemy to po prostu... Zagłębie Sosnowiec, hasło Zagłębie Sosnowiec i to wszystko, co dzieje się w tym klubie od tak naprawdę całą wiosnę. Ostatni weekend był chyba tylko zwieńczeniem tego, to co się dzisiaj dodatkowo wydarzyło. Ta kolejna rzecz, nad którą nie podoba mi się bardzo, że część dziennikarzy pisze, że przyszli kibice i odbyli rozmowę Samuel motywacyjną. Samuel Szczygielski, no mów no. od razu. To Samuel napisał, Samuel, tak. no. Samuel. Rozmowa, no Nie rozmowa. No. Samuel, lubię cię bardzo, ale nie pisz o rozmowach motywacyjnych, bo po prostu przyszła banda kretynów i chcieli po prostu tam się bić. Rozumiem z tymi w słabymi piłkarzami, z tym słabym trenerem, z tym całym tym klubem kukułka. Natomiast rozmowa motywacyjna to brzmi trochę tak, jakbyśmy z góry wyrażali i w ogóle przechodzili nad tym do porządku dziennego, a to jak można przechodzić do porządku dziennego nad takimi sytuacjami? No ale jeżeli nie masz już argumentów i zaczynasz stosować argument siły, to już jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Zagłębie Sosnowiec to: jest klub żart. Kto tam będzie chciał przyjść, powiedz mi, kto będzie chciał przyjść się tym klubem zająć? No, naprawdę, jutro mają zapać jakieś decyzje. Pewnie Hackiewicz odejdzie, pewnie odejdą ci też ci jego ta agencja menadżerska ci. Słabi Ukraińcy. Ale, ale, ale właśnie, wiesz co, co, ciekawe, że nikt nie pisze w Polsce, że Polacy pobili Ukraińca. No jeszcze tego by, jeszcze by tutaj zaczęły się takie... A no to słuchaj! Bia to Białorusin, poczekaj, to Białorusin. A to Akurat, Białoruś. Hackiewicz to, Białorusi. a to Białorusin. Białorusin. Trener Białorusin, ale, ale tak. niewykluczone że szturchali też tych Ukraińców słabych, no, no tych no, 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 paroletni. No, no, no dobrze, to, a czy, czy Białorusi nam to już w ogóle tak, ale że można niby, nie? To wiesz, no, nie, no, bardziej chodzi o... o... No, patologia, patola, patola. Nie, pa, patologia. Znaczy, Samuelowi tam chciał powiedzieć, że rozmowy, bo on tak, on powiedział to, rozmowy wychowawcze. Mhm. Rozmowa wychowawcza to Nazywa się, przynajmniej według mnie, taka, która się odbywa po meczu. Mhm. Czyli sektor kibiców wzywa pod trybunę i coś tam im krzyczy, tak? Mhm. Żeby... Ale to jest rozmowa wychowawcza, tak? Mhm. Dajmy na to, nie? Żadna rozmowa wychowawcza, która się odbywa na treningu, yy, na przykład yy, w dniu wolnym od meczów, ale treningu, yy, że przyjeżdżają sobie i tam yy, ich straszą. No, rozmowa wychowawcza to jest po prostu z trybun. Podchodzisz, ty chcesz, piłkarze podchodzą, dziękują, chcą podziękować, albo. No. Jest oczywiście w emocjach, dużych wtedy też. Bo no, w emocjach robią. tak, ale to jest rozmowa, to wtedy możesz powiedzieć rozmowa wychowawcza, no bo to jest to mniej więcej tak zwana jak kargul z Pawlakiem, no też podchodzili do płota, no jakiś płot ich dzielił, no nie oszukujmy się, no to, to jest taka, to jest rozmowa wychowawcza, ale nie chodzenie i nawalanie. Ostatnio gdzieś tam, znaczy ostatnio w Lidze .pl też mieliśmy taki temat przed przerwą reprezentacyjną o tych wejściu kiboli Korony Kielce do, do szatni Korony Kielce. No wiesz, no i też z Adasiem Sławińskim rozmawialiśmy. Mm -hmm. no to się nie może, to się nie może wydarzyć, tak? to, to nie, jest nie, tak no. samo, tak samo tutaj. No, tam jest ogólnie jakaś totalna patologia od momentu jak Zagłębie Sosnowiec awansowało do Ekstraklasy, po czym yy, wszyscy chcieli stadion. Po iluś tam latach dostali stadion. Oni oczywiście spali na PES, bo pościągali w przerwie zimowej będąc najsłabszą drużą. Szrotu takiego jest zasowacji, że lepiej nie mówić. I jeszcze bardziej jeszcze bardziej się kompromitowali. No ale teraz to już jest w ogóle jakaś patologia, tak? To ściągnięcie. Tutaj na no, trener, no nie know, tam prezes nie wie o co chodzi. Prezes już się Aleks... kol... Aleksander już się podał do dymisji. Do, do ściągnęli jakiegoś Collinsa, ale to nie Phil Collins. Uy, no, no. <laughs> Phil Collins byłby tutaj lepszy. No, <laughs> no ale, ale, no. ale no, wiesz, mi tak. ładnie zaśpiewał. <laughs> no, właśnie o to chodzi. Teraz, teraz patrzysz na ich wyniki, no próją jak nic. No, nie, no, świetnie przygotowany zespół... No nie, no, no taka patologia. jeszcze teraz Kibole walał trenera. Po, nie, no, idą go, idą go pobić. I, no, Jestem ciekawy, co tyś tam. Ty... Szczerze powiedziawszy to. Szczerze to tak naprawdę to wszystko pokazuje, że ten ich spadek do drugiej ligi będzie jak najbardziej zasłużony i. A nie, to ma... no, nie, to, nie, nie, nie ale to już. I nie chodzi o samobójstwo, tylko o, o całą tak? Tak. No całą, to ciekawy, co, co, co masz do powiedzenia ma na ten temat. Akurat się wybory samorządowe zbliżają w niedzielę. O, Prezydent panie. Sosnowca. No kurczę, to był klub miejski. On ten, ten klub poniekąd... Ja rozumiem. Ja też jestem przeciwny temu, żeby w ogóle się miasto e, zarządzało tymi, tymi klubami sportowymi, bo to rodzi wiele też patologii. Już żeśmy to sobie o tym mówili i pieniądze e, tak naprawdę pieniądze, które mogły być spożytkowane inaczej w miastach, idą na na bardzo średnich e, piłkarzy. No niemniej nie mniej prezydent Sosnowca oddał, to, oddał ten klub do zarządzania. No właśnie nawet nie Filowi Kolinsowi. Ten naściągał jakichś agencji menedżerskich ukraińskich. Trenera z Białorusi. Przecież to jest wszystko od początku. Bo wyglądało na jakiś... Pamiętasz? Tam nawet był ściągnięty syn trenera Hackiewicza. Tylko nie ogłoszono tego. Bo uznano... Może nie mówmy tego w żadnym komunikacie. Bo kibice mogą to źle przyjąć. No ale, Bole to jest, biją. Ale, to, ale to też jest pokazanie, tak? Ja... Iwe menadżerskie, rany boskie. Kto będzie chciał wejść do tego klubu? Panie prezydencie, pan się naprawdę pan tu... też powinien spojrzeć a, w lustro, bo a... to jest jakiś. Pan, do... pan, pan też dopuścił do tego całego, do tego całego syfu i bagna, a, tak, a tak, dzisiaj ale... nie będzie chętnych do wejścia do Zagłębia. Ale to, te, to też pokazuje, tak? No bo wiesz, ja, ja byłem przekonany, że Hackiewicz to. To też ukraiński trener, ale to zobacz, jak Ukraińcy się ładnie dogadali z Białorusinami, jeżeli chodzi o Sosnowiec. Nie? No, bo wszyscy tam mogą ładne deale robić, no, na, na naw wkładali tych piłkarzy. A, a ja się zawsze w tej telewizji nas słucham, jak, oni, jak ci Ukraińcy nienawidzą Białorusinów, no i wiesz, no ale jak, jak to z nimi interesów nie robić? No to jest y ten populizm, ta, 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 ta sztuka oszukiwania opinii publicznej i oni potrafią dalej się dobrze bawić między sobą, tylko ewentualnie... Na potrzeby jakichś innych y, rzeczy y, udają, że y, się nie nienawidzą. Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzanie i zarządzanie przez miasta klubów to jest niebezpieczeństwo mhm. do to, 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 totalnego upadku albo jakiegoś upadku. I to wiesz, to nie jest przykład Zagłębia Sosnowiec, bo już tak przeżywało wiele zespołów. Bo ja rozumiem, że jest klub właściciel klubu nie jest w stanie wybudować stadionu, no bo nie jest, mhm. czyli musi tu Legia Warszawa na no wszystkich poza chyba nie cieczą, to wszystkie stadiony buduje miasto, tak, musi tak być, mhm. czyli jakaś partia rządząca musi to zrobić, no bo nie ma takiej opcji, no ale wyobraźmy sobie, dzisiaj mówimy o sosztowcu, no zawsze jaki... Że tam jest totalny pierdolnik, tak? Mm -hmm. Ale wyobraźmy sobie, jaki jest bałagan w górniku zawsze. Mm -hmm. Lub z ekstraklasy, tak. fajnie grający w piłkę, tak. z Mistrzem Świata w składzie, ze świetnym trenerem na ławce. Też z gigantycznym potencjałem kibicowskim, gdzie też to mogło. No, no, a tutaj też tutaj jak, nic a, nie spina. Ale jaki bałagan? Bo bałagan bo tam... bez, bez wypłat, nie wiadomo, kto zarządza. Księgowa uciekła, bo nie wiedziała, co ma, co ma zrobić. To jest jakiś żart. No, nie ma nic z roboty, nie, nie ma co wypłacać. Nie ma co, nie ma co e, robić. bezrobotna od paru miesięcy. Mamy jeszcze jeden telefon i jeszcze na koniec jakieś będziemy mieli informacje. Jak, jak ten nasz e, czat się układa, zaraz zobaczymy, bo przypomnę wam, że możecie odpowiedzieć na czacie: czy Wisła, czy Pogoń Szczecin. Dzisiaj poznaliśmy finalistów Pucharu Polski, kto 2 maja będzie lepszy, ale postarajcie się zagłosować tak. E, ja wiem, że jeżeli dużo siedzi kibiców, Wisły i Kraków, to oni będą sercem głosować. Ale postarajcie się tak, tak, tak zdroworozsądkowo potraktować ten temat. No. Zawsze brałem pod uwagę ten jeden mecz. Że to jednak jest niekałka Na neutralnym terenie to nie jest coś prostego dla faworyta. Bo faworyt musi wygrać. Jak to Czy... się mówi, y, finały rządzą się swoimi prawami. Nie. No. Ale rozumiem, o co ci chodzi. Dlatego... Że w jednym meczu słabszy może wygrać z lepszym. Słuchaj, byłem... Grałem taki finał na Cyprze z tak słabą drużyną... Że jej nawet nazwy nie pamiętasz. Nie, nie, zachnął. No, ale hmm. słaba była no, na naszym tle. Wygraliśmy 1-0. Ledwo, ledwo. Ja jeszcze karnego nie strzeliłem wcześniej na 1-0. Byłem królem strzelców Ligi Cypryjskiej. Słuchaj, męczarnie takie, że lewo, żeśmy to wygrali. Tak, mówię. Niemożliwe. I pamiętam, a to ja tak sobie ze swojej historii, a pamiętam jeden finał taki, niedawno się odbył. Niedawno, no bo faworyt był jeden. Lech, Poznań, Arka, Gdynia. Faworyt był jeden. Lech, Przegrywał finały z Legią Warszawa. No to teraz musiał wygrać. Kto wygrał? No wiesz, no, ale na Lechu to jednak to ten. No, no, na do, nich leży. No, no, ta, no właśnie. Na nich leży ta, ten, ten ciężar oczekiwań na lechu jest gigantyczny. Ale, ale masz nie, rację. Ale zwrócił, na pogoni będzie to samo. Zwróć uwagę, pogonię. Pogoni bez, bez, bez trofeum. trofeum no. Bez trofeum w gablocie musi wygrać z pierwszoligowcem. Ale? Wyobraź, wyobraź sobie, że. Pierwsze trofeum, które możesz stawić do gabloty, jest na wyciągnięcie ręki. I, tak, mhm. I masz takiego rywala z pierwszej ligi. Naprawdę masz rywala, do którego powinieneś, papierowo powinieneś go rozbić. Podobnie, znaczy, to nie było pierwsze, ale podobnie było w takim finale, właśnie mówię. Lech Arka. Mhm. Lech mówi: Nie, już legi, nie ma, to już spokojnie wygramy na Narodowym. Dlatego to jest... tutaj bym. Tu, tu ewentualnie widzę szansę dla Wisły, dla Wisły Kraków, bo umiejętnościami nie, nie mają szans. No nie, no zdecydowanie. Słuchajcie, kto z nami? Odbieramy ostatni telefon. Kto się do nas dodzwonił? Bardzo cię prosimy w Kowalowe. Kowal, słucha. Dobry wieczór, z jest tej Jestem z Miedziowej Stolicy Polski, czyli z Lubina. Proszę. I mam takie do państwa pytanie, mianowicie odnośnie tego, co też się dzieje z zagłębi Lubin. Bo ostatnio został odwołany prezes Kielan przyszedł, przyjdzie nowy. I mianowicie też jeżeli chodzi o kontrakt Waldemara Fornalika, którego no, forma trenerka no, nie jest najlepsza, to było zaprezentowane jesienią. I teraz pytanie, kogo Państwo widzą, jeżeli chodzi o nowego trenera w miejscu Zagłębia? I takie drugie pytanie odnośnie też zagłębia, a dokładnie odnośnie Alexa ławniczaka, który ostatnimi czasy bardzo fajne noty, że tak powiem, niektóre w spotkaniach ligowych, gdzie państwo, państwo go widzą w przyszłości, jeżeli chodzi, czy to będą ligi top 5, czy bardziej e, takie mniejsze ligi, czy to będzie liga może belgijska, może holenderska, więc oddaję państwu głos. A to państwo to w zasadzie będzie sam Wojtek. Wojtek. To jest twój program. No, we, we the people, po prostu. Ja, ja państwo, Wojtek. Coś mi, się, coś mi się wydaje, że z tą dyspozycją zawodników Zagłębia Lubin, to ta, tak, no gdzieś Holandia, Belgia. Jako te ligi... Tak od, od ósmego w dół, nie? Mhm. Miejsca. Mhm. No ja no ławniczak... No tak, masz moment y, ciut lepszy, czy, no, ale pamiętam o jak zaczynał, jak Lechowi podarował bramkę w pierwszej kolejce. To, mm, to też nie jest y, za, ogólnie dyspozycja, już tutaj wyróżnianie jakiegokolwiek. Czasami ma dobre fragmenty chodyna, czasami ma dobre fragmenty jeszcze ktoś inny. Ale ja, ja jestem, nie wiem, jakiś... Y, delikatnie. Już nie chce mi się, bo ja wielokrotnie o tym mówię, nie chce mi się, mi się mówić o tych zawodnikach, że mają za dobrze w Lubinie, bo spółka i tak dalej. Prezes się zmieni, za chwilę się zmieni i pewnie i trener się zmieni, ale coś mi się wydaje, że Waldemar Fornalich, on już nie wyciąga. Nie mówię o tym zespole, tak jak kończył w Piaście, słabo tak już mi się wydaje, że to jest, to, to, to jest zespół tak zwany potrzebny ekstraklasie, bo potrzebny na Dolnym Śląsku, do derbów ze Śląskiem Wrocław. Tak naprawdę nic nie wnosi. I to jest, ale to jest nieprawdopodobne. Wiecznie miejsca gdzieś tam w środku tabeli. No, trochę to prawda. Jest. Dwa mecze wygra. Dwa mecze sobie za wygra i zostanie pochwalone. Później osiem nie wygra. I tak sobie na tym pikniku sobie. I, i jadą chłopaki, to nie, ale to jest nieprawdopodobne. Dosłownie ja tej drużyny nienawidzę oglądać. To jest zespół, który od kilku lat normalnie mam. Nie wiem. Jakiś żart jest. Uwiel Nie, uwielbiam oczywiście takie mecze jak Raków złapał yy, zagłębie lubin i tak poczęstował piąteczką. No to wtedy takie taki lubin to lubię. Bo przynajmniej się cieszę z tego, że właśnie za karę tak powinien dostawać. Ale to jest, to jest nieprawdopodobne. To jest, yy, to jest zespół, klub, który. Nie wiem, on powinien jakieś mieć swoje rozgrywki. Tak? Miejsca 8, 9. O, o, miejsca między miejsca 8 a 12. Takie cztery zespoły powinno się wyciągnąć z ligi, a oni powinni mieć swoją ligę. Znalazłem takie cztery, na 100%. Słuchaj, a propos, kończymy powolutku dwoma informacjami. Po pierwsze, pozostając w rejonach Dolnego Śląska, chciałbym Ci powiedzieć, że 14-krotny reprezentant Polski, przepraszam, 17-krotny reprezentant Polski zdobywca Mistrzostwa Polski z roku 2012. Przeleciała mi ta informacja, ale nie wchodziłem, bo mówię, nie będę dla klikalności wchodził. Waldemar Sobota. Waldemar Sobota. Gdzie będzie grał? Waldemar Sobota, ale chcę ci powiedzieć, gdzie on gra teraz? No nie, no ale... nie, nie, gdzie on będzie grał? On będzie grał w reprezentacji Polski. Czyli, ale co, placówka, jakaś? Futsal. A, Futsal. Futsal. A. Jest to piłkarz, który, słuchaj, dwa lata temu podpisał. No właśnie, to kontrakt, zobaczyłem i stwierdziłem, nie będę klikał. A to jest hit. Posłuchaj, Waldemar Sobota ma 37 lat. Y Zwłą Gra w klubie Dreman Futsal Opole Komprachcice, który to kiedyś nosił bardzo dumną nazwę Manhattan Opole, ta drużyna, jest piątym najlepszym snajperem ekstra klasy, futsalowej ekstra klasy. Ostatnio walną gole widzewowi, ruchowi Chorzów. Legi Warszawa nie, jeszcze nie strzelił, jak Jeloni też nie, bo tam są te, te, te zespoły właśnie takie Piast Gliwice między innymi, tam dwa zespoły z Gliwic. Piąte miejsce. Przed momentem grał tutaj, słuchaj, kiedy toczyły się mecze Pucharu Polski, grał na Wilanowie, bo jest AZ z Wilanów, była ostatnia kolejka sezonu zasadniczego, wygrali 4-2, widzę, i został powołany do reprezentacji Polski. W futsalu Waldemar, sobota. To taka tylko ciekawostka, widzisz? Można. To by się nie, nigdy nie marzyła taka, to raczej szybkościowiec na, na futsalu to tak parkiet by ci się skończył. Nie. Byś wybiegł za Halę. Co odwisz? By ja bym sobie w mistrzostwach Warszawy grałem. No. Waldek Opo... sobota blisko 30 bramek. Zdążył strzelić nie, człowieku. To, to, to nie jest jakieś trudne, no, tylko tego wiesz. No. Dreman Opolę, Opole, Futsal Opole Chice, ładna nazwa, co? Zapamiętaj. Trzeba sprawdzać. Weszli nie, do playoffów. Nie, 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 nie wiem, czy nie znam sponsora. Z, byliśmy razem na wycieczce, wiesz? Zapraszał mnie właśnie na to, ale no, nie wiedziałem, że tam. Na, na wycieczce w Barcelonie byliśmy i chyba znam A. sponsora. A widzisz? Zapraszam do Jednego ze sponsorów, właśnie. Tam mówiło coś o futsalu, właśnie. I coś do Warszawy, ale to wiesz, to już tak z rok temu. Było. Ale to fajnie, tam, że wcześniej się Manhattan nazywał. Manhattanopole. O, ładnie się nazywa. Fajnie te nazwy nie ja, okay. miał, ja, ja, ja miałem na u siebie na wiem, knajpę Miami. nie? kiedyś historia w drugą stronę. Były reprezentant już Francji, Wissam Ben Jeder. Był najpierw reprezentantem Francji w futsalu, a dopiero potem przeszedł do. Jak, ale za juniora. A potem zaczął grać w dorosłej drużynie narodowej. Niewysoki, bardzo sprawny, super. Zresztą miałeś go w lidze hiszpańskiej, no to wiesz, jaki był. Tak, ten na, na małym boisku. Się, musiałem zobaczyć gdzieś taki mecz. E, Futsalowy, jak on no? Znaczy, nie, w Waldemara Bo, Wiesz, Waldemar Sobota, On może mieć ten plus, gry na hali. Z jednego prosto powodu. Tam trzeba szybko wiesz, zagrać, uciec, nie? Mm -hmm. On to miał, na bo tak. Tak, on to miał. To no, wiesz, i Wiadomo, jak mu teraz to zostało, wiesz, no bo. Nie, nie, no to wiesz, to później się przyjrzy. Nie, nie, na, naprawdę na halinie jest to trudne do, do grania, bo, bo ja grałem na w Warszawie. Ja wiem, że m, ja troszeczkę z innej kategorii przyjeżdżałem i inna ta, tam gra, ale to naprawdę można się było ten, w ten sposób fajnie pobawić. To, to, piłka ci tam nie przeszkadza. to m, Tam jeszcze o, o tyle łatwiej, że nie skacze. nie? No, tak. Słuchaj, i ostatnia informacja. Wiemy od trzech godzin, że reprezentacja, gdzie reprezentacja Polski będzie stacjonować. Wbrew temu, co można było jeszcze poczytać wczoraj, ani Brema, ani Potsdam lądujemy na obiektach Hanoweru 96. Tutaj podpieram się informacjami od Przemka Iwańczyka, dziennikarza Polsatu Sport, który często bywał na tych obiektach, bo jego syn gra w piłkę i chyba często, często musieli tam lądować w hanowerze w tym ośrodku. Bardzo dobry ośrodek, świetnie przygotowany wszystko na miejscu. No w zasadzie mucha, mucha nie siada. Jak zaraz zobaczymy, o, tak Zdziwi... wygląda ten obieg z góry. Tak szczerze powiedziawszy, to zdziwił się, że w Niemczech jest jakiś słaby ośrodek. No, no Ja też uważam, że tak, to <laughs> to jest, masz rację. To to. Jest... Trzeba było się postarać, żeby <laughs> to, wybrać coś naprawdę to już, złego. Tak, tak, to już jest. Jeszcze... Dobrze, dobrze, um... dobrze powiedziane. Tak, dobrze to, powiedziane. Jest, to jest akademia to. Hanoweru. Tak to właśnie wygląda. Stamtąd reprezentacja Polski nie będzie miała daleko na mecze, bo przypomnę, no Niemcy są w ogóle świetnie skomunikowane. Jeden mecz mamy w Berlinie. O, tak to wygląda pod względem kilometrażowym. No, wszędzie blisko. Hanower to jest, ta, To jest, powiedziałbym... to jest nawet samolotem i latasz się. Już no nie. tak, w zasadzie tak. 154. No nie, no bo i tak musisz jeden dzień wcześniej jechać, no bo no, na tak, konferencję tak. i tak dalej, no to, to gdzie? prawda. prawda? To prawda, to prawda. Moi drodzy, i to koniec dzisiejszego programu. Jak tamten na czacie, jak to wypadło, Miszku, jeżeli mógłbyś mi podpowiedzieć. Zaraz, a, będziemy to mieli zaraz na planszy. Uważacie jednak, proszę bardzo, 59% widzów uważa, że to Pogoń Szczecin zdobędzie Puchar Polski. Ja jeszcze zaglądam w, tak szybciutko na wyniki spotkań, które się toczyły dzisiaj. Jak to się skończyło w Manchesterze? 4 do 1, nic tu się nie zmieniło. Hatryk Goldena. Wszed, wszedł drewniany Haland, czy nie? E, czy Haland wszedł? A, czy ten czwartoligowy napastnik, zapytać? Dr ten drewniany, czwartoligowy napastnik A, wszedł? Nie, nie wszedł. nie no, wszedł. Iż... Bez formy do czwartej ligi zdegradowany. Alvarez dzisiaj grał. Tak, Julian Alvarez dzisiaj grał w wyjściowym składzie Halanda. Haland cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Arsenal wygrał z lutą 2 do 0, więc mamy zmianę na pozycji lidera. Arsenal jest liderem, ale mało jedno spotkanie rozegrane więcej niż Liverpool City na miejscu trzecim. Drugi półfinał Pucharu Francji dzisiaj rozegrany. PSG wygrało 1 do 0 po golu Kiniana, Mbappé z zespołem Rennes. Zagra w finale z Lyonem. Skończył się też mecz Pucharu Niemiec. Jak mówiłem, Bayer Leverkusen pewnie 4 do 0 z Fortuną Düsseldorf i zagra z Kaiserslautern w finale 25 maja na, na stadionie olimpijskim w Berlinie. W meczu Pucharu Włoch Fiorentina pokonała Atalantę po golu Mandragory 1-0, ale to dopiero pierwszy mecz. I co tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy? Gimara FC Porto w, w Pucharze Portugalii 0-1 wygrana. E, a tam wygrana jeszcze Porto. rewanż a Tam, a tam rewanż jeszcze. Tam też jeszcze rewanż, tak. Tam też jeszcze rewanż. No, to chyba... A to już jest. Sporting to się. Y, Słuchaj, jeszcze ci chciałem tylko zapytać ostatnia rzecz, bo to było pytanie na, na czacie. W charakterze już rozgrzewki, ale ci go nie zadałem. Czy byłbyś szybszy od Beresia na setkę? Pytają, na, na 100 metrów pytają widzowie. Widziałeś ten powrót? Bartka? Widziałem. Cholera, no. Znaczy... Źle to no źle to wygląda. Ja nadal mam, tak do domu wracam. <grym> w takim tempie. Wojtek Kowalczyk, <grym> razem z nami to było Kowalowe. Dziękujemy Wam bardzo, ścimy przy kominku. Trzymajcie się, ściskamy Was mocno. Jutro przypominam, Zaczynamy rano od godziny 10. Michał Pol, Damian Bombol zapraszają i tam obiecali zająć się również, jednym z tematów będzie temat kibicowski tego, w jaki sposób będzie mógł się zapełnić stadion narodowy. Uważamy, że im wcześniej zaczniemy o tym rozmawiać, im wcześniej też Polski Związek Piłki Nożnej się na ten temat wypowie, tym lepiej, żeby 2, maj, 2 maja był rzeczywiście świętem piłki nożnej w naszym kraju. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję Wojtku. Dobrej nocy wam życzymy. Ciao. Dobranoc.